Dobry wieczór Państwu. Rafał Kasprzak, witam i zapraszam na informacje sportowe. Być albo nie być. Dziś wieczorem reprezentacja Polski przystąpi do ostatniego w tym sezonie meczu Ligi Narodów UEFA. W szóstym meczu fazy grupowej biało-czerwoni zagrają w Cardiff z reprezentacją Walii. Stawką tej potyczki będzie utrzymanie w pierwszej dywizji rozgrywek. Po ostatnim meczu w Warszawie, gdzie reprezentacja Polski przegrała z Holandią 0-2, panujący nastrój wokół kadry jest, grzecznie mówiąc, bardzo słaby. Nie wynik zoranie był najgorszy, lecz fatalny styl gry biało-czerwonych, którzy zawiedli praktycznie na całej linii. Szwankowało niemal wszystko, łącznie z ustawieniem. Jednak jak przekonuje szkoleniowiec Czesław Michniewicz, to nie liczby są tutaj istotne. Próbowaliśmy różnych ustawień, bo przydadzą się te ustawienia. Rozmawialiśmy z Wojtkiem, jadąc tutaj na stadion, jak to się odbywa, tu się odbywa, ciągle zmieniają, rotują, raz grają na trzech obrońców, raz czterech. Włosi wczoraj grali z Anglikami, normalnie grają czwórką obrońców, wczoraj zagrali trójką obrońców. Nikt nie robi z tego problemu. U nas się toczy narodowa dyskusja trzech, czterech, siedmiu, ośmiu, to naprawdę nie ma znaczenia. Liczy się sposób, jak grasz, jakie są zadania, jak wykonuje swoje zadania i tylko wtedy ma to sens. A taka dyskusja dla nas jako trenera, dla mnie jako trenera, to nie ma znaczenia, czy jutro zagramy trójką obrońców czy czwórką. Chodzi o to, żeby zawodnicy wypełniali swoje zadania. Jeśli to będą robić, to będzie wszystko dobrze funkcjonowało. Nie da się ukryć, że nad reprezentacją wiszą ciemne chmury, z których może spaść ogromny deszcz. Dzisiejsza potyczka z Walią będzie nie tylko kluczowa w kontekście samej Ligi Narodów, ale przede wszystkim może poprawić morale przed pierwszym meczem na Mistrzostwach Świata w Katarze, co jest dla nas na ten rok turniejem docelowym. Będziemy przygotowywać się dwutorowo. Będziemy chcieli zająć bezpieczne miejsce, gwarantujące nam utrzymanie się w tej najwyższej grupie w Lidze Narodów, ale też musimy myśleć o Mistrzostwach Świata, bo nie możemy o tym zapominać. Choć o czym nie rozmawiamy z zawodnikami, to my jako sztab musimy o tym pamiętać. Więc na pewno będzie to mecz bardzo zacięty i wyrównany. A my oczywiście zrobimy wszystko, żeby przywieźć do domu korzystny dla nas rezultat. Nie tylko po to, żeby zostać w tej Lidze Narodów, ale też po to, żeby poprawić troszkę nastroje przed przygotowaniami do Mundialu. Delikatnie podsumowując, niepokojącym faktem jest to, że na niecałe dwa miesiące przed Mundialem jest wciąż tak wiele pytań. Czesław Michniewicz wciąż szuka. Dobrym jest, że rotuje składem, ale zgubnym może okazać się eksperymentowanie ustawieniem. W tym okresie reprezentacja powinna już mieć jasno nakreślony plan na mecze Mistrzostw Świata i szlifować formę. Tymczasem walczymy o honor i o podniesienie morali w zespole, jak i lepsze nastroje wśród kibiców. Pozostaje mieć nadzieję, że sukces rodzi się w bólach. Początek meczu Walia Polska w Cardiff punktualnie o godzinie 20:45. O tej samej porze Holandia podejmie Belgię w walce o pierwsze miejsce w grupie i awans do fazy play-off. Jedni walczą o honor, inni zaś powalczą o złoty medal siatkarskich Mistrzostw Europy do lat 20. Reprezentacja Polski juniorów przystąpi do finału czempionatu, a rywalem biało-czerwonych będzie reprezentacja Włoch. Reprezentacja Polski juniorów awans do półfinału turnieju zapewniła sobie po czterech zwycięstwach w fazie grupowej, pokonując m.in. Słowenię oraz Francję. W walce o finał biało-czerwonym przyszło mierzyć się z Belgami. Podopieczni Mateusza Grabdy byli tutaj faworytem do zwycięstwa, ale o jakimkolwiek lekceważeniu przeciwnika nie było mowy. Polacy stanęli na wysokości zadania i odnotowali bardzo dobry mecz, momentami prezentując wręcz koncertową grę. Zobaczyliśmy zespół, który zaprezentował wszystkie swoje walory, w tym największy, czyli mądrość i spryt. W dodatku nasi juniorzy grali zdecydowanie szybciej, dokładniej i ani na moment nie obniżyli poziomu. W efekcie biało-czerwoni pokonali Belgów bez straty seta kolejno w partiach do 20, 17 i do 15, co jest nie lada pogromem. Dziś Polacy przystąpią do walki o złoty medal Mistrzostw Europy do lat 20. Czekać ich będzie twardy orzech do zgryzienia, bowiem po drugiej stronie siatki staną Włosi. To właśnie z Italią ponieśliśmy jedyną porażkę w fazie grupowej. Teraz czas na rewanż. Początek finału o godzinie 20. Eliud Kipchoge nie do zatrzymania. Kenijczyk został triumfatorem maratonu w Berlinie. Sukces okrasił jeszcze nowym rekordem świata, a dystans 42 km pokonał w mniej niż 122 minuty. Maraton w stolicy Niemiec jest jednym z najbardziej znanych biegów na całym świecie. Dystans 42 km i 195 metrów. Do Berlina jak co roku przyjechało kilka tysięcy osób, w tym zarówno profesjonalnych, jak i amatorów. Nie zabrakło rzecz jasna słynnego Eliuda Kipchoge. I właśnie zgodnie z przewidywaniami to Kenijczyk został bohaterem dnia, ale czas, jaki uzyskał na mecie, przyprawił o zawrót głowy. Kipchoge był dla rywali bezkonkurencyjny, a maraton ukończył z czasem 121 minut i 9 sekund. To jest nowy rekord świata. Poprzedni
poprzedni także swój poprawił dziś o 30 sekund. Tak więc Kenijczyk jest coraz bliżej złamania magicznej bariery 2 godzin w oficjalnym starcie. Już raz tej sztuki dokonał, ale w 2019 roku jego wynik nie został uznany ze względu na specjalne warunki, w jakich wówczas startował. Wydaje się jednak, że zejście poniżej 120 minut dla Kipczoga jest tylko wręcz dosłownie kwestią czasu. Remco Evenepoel nie zwalnia tempa. Zaledwie 22-letni Belg został dziś złotym medalistą kolarskich Mistrzostw Świata ze startu wspólnego elity. Kolarz jeszcze nie tak dawno temu, bowiem zaledwie kilkanaście dni temu, cieszył się z pierwszego w karierze triumfu w legendarnej Vuelta Espania. Teraz Remco Evenepoel po raz pierwszy w karierze odbiera tytuł Mistrza Świata i przez kolejne 314 dni będzie jeździł w symbolicznej tęczowej koszulce. Belg triumfował ponad 2 minuty nad kolejnymi rywalami. Podium uzupełnili Francuz Christophe Laporte oraz Australijczyk Michael Matthews. To wszystko na dziś. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia.